Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w pierwszym odcinku z Crash Team Racing Nitro Fueled z Oxide Story. Tak jak już wam obiecywałem, słowa dotrzymałem. Mówiłem, że będą dwa odcinki DLC, tak też się i stanie. Dzisiaj przedstawiam wam, jak to według mnie by wyglądała fabuła Nitrusa Oxide, gdybyśmy mogli zagrać w jego fabułę, z jego perspektywy. Więc teraz kiedy my sobie rozmawiamy, to jest 26 sierpnia. Możliwe, że jutro, czyli 27, ten odcinek wleci na tuby. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj, czyli w poniedziałek, nie było żadnego filmu. Od razu też muszę to podkreślić, że prawdopodobnie dzisiaj filmy będą w takiej... W sensie w tym tygodniu będą w takim, powiedzmy, nieładzie. W sensie, że może zdarzyć się tak, że Spyro zamiast we wtorki i czwartki pojawi się na przykład od środy do piątku aż, co jest bardzo prawdopodobne. A Ratchet i Clank, no, standardowo na weekend, więc jeżeli przeszkadza wam coś takiego, to najmocniej z tego powodu i za to przepraszam, no ale cóż ja mogę na to poradzić, niestety tak się stało. I właśnie sobie rozmawiamy w momencie, kiedy Grand Prix sezon drugi dobiegł końca. Dosłownie dostałem informację, że sezon drugi już się właśnie dzisiaj zakończył. I mogę to w sumie już teraz powiedzieć, ponieważ od razu muszę tutaj powiedzieć jedną rzecz, że trochę tą serię nagrywam nie po kolei, ponieważ tak naprawdę zacząłem komentować ten gameplay od odcinka drugiego, czyli odcinka ostatniego, a ten odcinek pierwszy jest komentowany jako drugi i zarazem ostatni, więc no, może się troszeczkę różnić komentarz pomiędzy tym, co ja tutaj mówię, a tym, co mówię w drugim odcinku. Więc mogę w sumie już na dobrą sprawę podsumować sezon drugi, więc zaczynamy. Co sądzę o sezonie drugim, jeżeli chodzi o Grand Prix? Uważam, że był to sezon, który był okej. Nie jest on zły, ale zdecydowanie lepszym sezonem był sezon pierwszy, czyli między innymi pierwszy Grand Prix, gdzie pojawiły się tutaj panie prezenterki oraz Towna. Bo tak wam powiem szczerze, Grand Prix sezon drugi w moim odczuciu mało miał do zaoferowania. No okej, mieliśmy Prehistoric Playground, tak? No ale całe życie nie będę się jarał tylko jedną trasą, no wybaczcie mi. Po prostu uważam, że w sezonie pierwszym było więcej do roboty w tych zadaniach, wiecie, codziennych, tych no tych zadaniach, które tam w Grand Prixie się pojawiają, czyli tam daily coś tam daily challenge czy coś takiego. Po prostu uważam, że sezon pierwszy miał więcej do zaoferowania niż sezon drugi. I mogę powiedzieć tutaj tu i teraz, że poza skinami z Crashem naukowcem oraz Reaperu naukowcem, to ten sezon tak naprawdę trochę mało miał do zaoferowania. No i jeszcze Prehistoric Playground, bo nie mogę od tego, że tak powiem, tutaj zrezygnować, dlatego że cały czas podtrzymuję, że Prehistoric Playground jest jednym z najlepszych poziomów dotychczasowych z Crasha Team Racing Nitro Fueled. Ale jednak to nie jest coś, co podtrzyma tak mocno Team Racing, co mówię, no po prostu w dużym skrócie sezon drugi dla mnie był po prostu kiepski i mam nadzieję, że ten teraz sezon trzeci będzie lepszy od drugiego sezonu i naprawdę nie będzie takiej akcji, że nie wiem, w tydzień uda mi się skończyć praktycznie cały Grand Prix, albo w sumie niecałe dwa tygodnie ja skończyłem ten sezon obecny. I tak, zanim ktokolwiek się pojawi, że o, ponieważ ty, Pomidor, pewnie no life'iłeś codziennie w tę grę, no, nie będę ukrywał, że grałem dosyć często i praktycznie trochę razy grałem. Takie trochę, że po prostu grałem, no, można by powiedzieć, że codziennie, no. Ale z drugiej strony, no, wydaje mi się, że jak grałem przynajmniej w sezon pierwszy, to nie było takiej akcji, że aż tak szybko się to wszystko uzupełniało.
No, ale dobra, koniec już narzekania odnośnie Grand Prixa, ponieważ się trochę zaczynam powtarzać, a to jest bardzo złe. Więc może opowiem, co tam ciekawego u mnie. No, u mnie jest teraz to ciekawe, że gram właśnie w online mecz z jakimiś tutaj ludźmi. I gramy sobie na trasie Slide Colosseum. Albo Slide Coliseum. I w sumie... Powiedzmy, że wygrałem. Znaczy, no tak bardziej przegrałem, no bo jestem na drugim miejscu, no ale... Hej, jestem na podium i to trochę liczę jako wygraną. Mam 195 łupa końców, jej! Cieszę się z tego powodu. Jakbyście się zastanawiali, czemu brzmię, jakbym nagrywał to na wymuszenie, czemu w ogóle brzmię, jakbym, nie wiem, miał w dupie trochę to, co teraz robię. Otóż... Możecie mieć takie, że tak powiem, myśli, ale od razu wam, że tak powiem, te myśli zbiję. W sensie spowoduje, że te myśli uciekną z tego względu, że nie nagrywam tej serii na wymuszenie, tylko po prostu dzisiaj mam taki dzień, że nie mam jakiegoś zbytnio, nie mam po prostu zbytniej ochoty na żartowanie sobie czy coś. Po prostu tak mam dzisiaj zwykły dzień. Dzień jak co dzień, jest cholernie gorąco i topię się dosłownie i w przenośni. W ogóle trochę beka, bo gra ze mną tutaj koleś, który ma nick papierosek.pl. Papierosek.pl, okej. Tak więc pozdro 600 dla tego gościa, który ma taki nick. Ale mówię, w ogóle, w sumie, zobaczę sobie teraz na YouTubie, czy czasem nie pojawił się może już jakiś filmik z tego sezonu trzeciego Grand Prixa. Wątpię w to szczerze, no ale może się dzisiaj pojawi, w sensie w dzień, kiedy ja to publikuję, czyli 27, czyli dzień następny. Czyli innymi słowy we wtorek. Okej. Okay. Crash Team Racing, Nitro Fueled, Grand Prix 3. 14 godzin temu. Zobaczmy, filtr, ostatnia godzina. A, to nie, niezły filtr, ponieważ ktoś tutaj w ogóle chyba do tagów dał... Do tagów dał tego, no, jak to się nazywa? Crasha. Z tego względu, że koleś tutaj grał w Tekena, a nie w Crasha i takie trochę hashtag XD. Spyro Grand Prix, no, nic nie ma, tutaj tylko jest pokazane. O mój Boże, tutaj tylko pokazali, jak już to ten zlepek tego, co przedstawiono w Grand Prixie numer 2. Jest takie hehehe. Ale ze zmian, które w ogóle się pojawiły w Team Racing, to mogę tutaj teraz nadmienić jedną rzecz, która się pojawiła w trybie online i chyba to jest też w trybie Adventure i chyba w każdym normalnym trybie. Otóż jeden z itemków, który był wykorzystywany w Battle Mode, się pojawił. I to jest to takie... Nie wiem, on się chyba nazywał Super Engine czy jakoś tak? Tutaj chyba powinna być nazwa dokładna tego przedmiotu. W każdym razie on powodował coś takiego, że kiedy użyliście tego w Battle Mode, to mieliście takie super turbo. Że po prostu niebieski dym też wylatywał z rury wydechowej. Który tak jakby był coś a la jakbyście power slide'owali i byście wjechali w turbo boosta. A my se teraz jedziemy na Clockwork Wumpa. Kurde! Serio, bo trochę mnie to dziwi, bo zwykle to ja na online w dupę dostaję od ludzi. Za przeproszenie, że tak powiem. A tutaj to widzę, że ludzie się albo nie starają, albo faktycznie tutaj dobrano mnie z jakimiś cieniasami na online. Bo tak jak teraz se patrzę, to kurde, nie mogą mnie w ogóle dogonić. A ja tutaj zaraz zaczynam trzecie okrążenie, a oni nie wiem, trochę to wygląda jakby dopiero zaczynali drugie okrążenie. I zauważyłem jedną rzecz.
Chyba baby postacie straciły na popularności, bo prawie nikt teraz nimi nie gra. I tak, cieszy mnie to bardzo. Znaczy, dobra. Bo wiem, że to już będzie nudne, tak jak nudne pewnie jest w słuchaniu to, jak ciągle najeżdżam na Drafów Cortex. Ale powiem, że w minimalnym stopniu zmieniłem trochę zdanie o baby postaciach. W sensie, dalej uważam, że to jest taki trochę gówniany pomysł wprowadzając te postacie. Ale szczerze, przestałem na nie jakoś zwracać uwagi i jakoś mi teraz nie przeszkadzają. W sensie, mogą se być, ale wciąż będę podtrzymywał, że to jest strasznie gówniany pomysł z inspiracją się. Znaczy, z inspiracją się. Oczywiście tak. Dalej będę podtrzymywał, że to był trochę gówniany pomysł, żeby Binox się inspirował akurat tym od Nintendo. Bo mówię, jestem w stanie zrozumieć, gdyby oni się jakimiś takimi, nie wiem, mało ważnymi aspektami tutaj inspirowali, ale oni musieli akurat inspirować się baby postaciami. I tak, wiem, że nikt nie zmusza mnie do grania tymi postaciami, bo mogę je olać. Tylko że z drugiej strony, tak jak już mówiłem, niejednokrotnie komentuję to, co zostało wprowadzone i to, co widzę na oczach swoich. A jako, że te baby postacie widzę, to mam prawo też je skomentować, czyż nie? No i właśnie między innymi to robię. Mam tylko nadzieję, że Spyro, jak teraz się rozpocznie Grand Prix numer 3, dostanie jakiś fajny skin. Stawiam dosłownie $1,000,000 za to, że Spyro będzie miał różne takie... Kurde! Mam to na końcu języka, ale nie wiem, jak ja mam to powiedzieć. W dużym skrócie. Stawiam dosłownie $1,000,000 za to, że Spyro na 100% będzie miał skin pod nazwą Summer Spyro, gdzie on będzie miał te swoje okularki przeciwsłonecznowe. Okularki przeciwsłoneczne. Wiecie, te takie czarne okularki, co on miał w Spyro 1. Na 100% Binox pójdzie na taki strasznie... Zakładam, że Binox pójdzie na łatwiznę i zrobią coś a la te cheaty ze Spyro 1, 2, 3 na kolorowego Spyro, co dla mnie jest trochę osobiście takim gównianym pomysłem na kolorowego Spyro. Tym bardziej, że w Reignited Trilogy kolorowy Spyro wyglądał strasznie gównianie, tak szczerze. Lepiej wyglądał w oryginale niż ten kolorowy w Reignited. No ale cóż, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Mam praktycznie prawie 20 tysięcy upokojców. No bo teraz mam już 19 227. Nie mogę tutaj sobie kupić te różne kolory, ale tak szczerze, nie uważam, że jest to trochę warte teraz kupna, tym bardziej, że wolę trzymać kasę, żeby mieć na te postacie nowe, które będą od trzeciego sezonu. A i zapomniałem, że gramy teraz w ogóle w poziom Reaperu i jedziemy z bossem, bo tak przez chwilę nie patrzyłem się na podgląd i teraz właśnie widzę, że jedziemy sobie na wyścig z Reaperu. Ale mówię, nie traktujcie tej serii jakoś poważnie, w sensie pod tym względem, że nie traktujcie tej serii jako jakiś taki kanon, ponieważ to, co teraz jest, to jest taki już dodatkowy materiał, ponieważ tak jak już wspominałem, miałem niejednokrotnie pytania, czy zrobię coś a la Sarge, czyli filmiki, gdzie to będą bonusowe odcinki, gdzie ja będę przechodził te cup race'y, wiecie, te wyścigi cup, ale stwierdziłem, że tego nie będę robił, ponieważ raz, wiem, jak to działa w społeczności YouTube'owej, że haha, zrobiłbym to i zaraz byłoby podwalasz od Sarge'a, Sarge był pierwszy i tak dalej. A dwa, że po prostu od początku serii mówiłem, że nie będę robił cup race'ów w serii odcinkowej, bo jest to strata czasu dla mnie, a dwa, że jest to niepotrzebne. Ej, w sumie może sobie pojadę na ten, na Prehistoric Playground i zrobię sobie tutaj time trial. Czemu by nie? Ale pojadę chyba Baby T, tak sądzę. Fake Baby T, oczywiście, że tak. Pobijemy tutaj ten... Tropiego oraz Oxide'a, bo tylko tutaj nie mam czasówki. Co jest logiczne, no bo w końcu udało mi się odblokować Entropiego, zanim Prehistoric Playground był
w grze. Więc tak. I teraz jesteśmy sobie w The Lost Ruins. Pokonując oczywiście Reaperu, tak jak widzieliście zresztą, dostaliśmy kluczyk, który zabrał nas właśnie tutaj. Znaczy na początku do Gemstone Wally, ale bądźmy sobie szczerzy, nikt nie liczy Gemstone Wally jako drugi świat. Chyba że są jakieś osoby, to niech wtedy napiszą w sekcji komentarzy, kto zalicza Gemstone Wally jako drugi świat, bo ja osobiście zaliczam to jako świat numer 5, ponieważ co to jest za świat numer 2, gdzie nie możemy wjechać w żaden wyścig? Kurde, spadłem, najgorzej. Bo ja tutaj chcę zrobić coś takiego, żeby dostać się na ten skrót po prawej stronie. Ja nie wiedzieć czemu Baby T nie chciał tam przeskoczyć. W sensie pojazd, którym jadę, nie chciał tam doskoczyć, ale swoją drogą Baby T też się do tego przyczynił. No bo wiecie, czyjaś w końcu musi być wina. No to nie jest moja wina, tylko wina postaci. Halo, to nie ja jestem tutaj w tym wypadku winny. Powiem wam szczerze, to jest coś, co ja bardzo mocno podkreślam za każdym razem, ale myślę, że trzeba tutaj też podkreślić, że bardzo szybko zleciało od czerwca, szczerze. Wiecie, te 2 miesiące to bardzo szybko zleciały. Bo pamiętam, jak jeszcze przecież niedawno ten CTR wyszedł, a teraz to już mamy 2 miesiące od premiery i kurde, ta gra dalej mi się nie znudziła. No ale też nie będę nie wiadomo jak spamił tą grą na kanale, no bo na dobrą sprawę wiem, że są osoby, co mają już dosyć trochę tej gry i też staram się to zrozumieć. Bo jednak, no, trochę tego było z tym CTR-em. Ale nie będę ukrywał, wciąż będę podtrzymywał to, że livestreamy z tej gry będę robił, bo będę prawdopodobnie robił online sobie z widzami już teraz tylko na kanale. Tak szczerze. Bo wiecie, Grand Prix sezon 3 będzie, no to trzeba będzie online zrobić, czyż nie? I chyba jestem jedną z tych osób, która uważa, że Uka Uka ma jeden z takich dobrych głosów w tej gierce. Wiem, że są osoby, które narzekają strasznie na voice actora Uki Uki, ale no cóż ja na to poradzę. I sorki, że się tak plączę, nie wiem co jest tego powodem, być może pogoda, być może nie wiem, cokolwiek. Co może być tego powodem, nie mam zielonego pojęcia. A może to, że robię tą serię na odpierdziel się. O, to też może być powód. Nie robię tej serii na odpierdziel się. Przez chwilę miałem taki zamysł, ponieważ to tylko 2 odcinki, ale z drugiej strony, no, to byłoby słabe. No Jezu, każdy ma lepszy i gorszy dzień, okej? I co by tutaj w ogóle jeszcze sobie powiedzieć? Haha, i teraz będzie, o, pierwszy podstawowy błąd Let's Playera, musisz zawsze coś mieć do powiedzenia. Jezus Maria, jeżeli ktoś mi tak napisze w sekcji komentarzy, to hashtag będzie XD, bo to, że jest się let's playerem, to jest jedno, ale też jest coś takiego w trakcie let's playera, że dochodzi do pewnego kryzysu, że nie wiesz, co masz powiedzieć, bo się, że tak powiem, wygadałeś za bardzo, albo nie wiem, wszystkie tematy, jakie chciałeś poruszyć, już poruszyłeś. No jakbyście się pytali co ciekawego u mnie, to mówię, no nic ciekawego, dzisiaj chciałem w ogóle Spyro nagrywać, ale stwierdziłem, że sobie Spyro na jutro zostawię i będę w tym tygodniu trochę nieregularnie robił te swoje filmy w takim sensie, oj przepraszam najmocniej, w takim sensie, że po prostu jutro bym nagrał sobie sesję ze Spyro 2 i byście mieli odcinki na środę, czwartek i piątek, a Ratcheta i Clanka bym sobie nagrał właśnie pojutrze i bym zrobił sobie sesję na sobotę i niedzielę. I już ogólnie został tylko tydzień wakacji. W sumie to ten tydzień się już teraz zaczyna, bo dzisiaj jest poniedziałek, więc mam nadzieję, że jesteście przygotowani na powrót do szkoły, ponieważ będzie się działo. Ja bym się na waszym miejscu cieszył, ponieważ szkoła to jest coś fajnego. Wbrew pozorom. I to mówię bez żadnej kappy.
bo szczerze, kiedyś będziecie tęsknili za szkołą. I tak, zanim ktokolwiek wyjedzie mi taki mądraliński w sekcji komentarzy, że ale jeżeli się ustawisz dobrze, to nie będziesz żałował szkoły i będziesz wręcz się cieszył, że opuściłeś to paskudne miejsce zwane szkołą. No okej. Tylko tak jak tutaj by taka osoba napisała, to tutaj podkreślę to. Trzeba być na początku ustawionym i trzeba, no nie wiem, albo pochodzić z bananowej rodziny i żeby nie było. Jeżeli ktoś nie ogarnia, o co chodzi z bananową rodziną, to już mówię i objaśniam. Otóż slang bananowa rodzina bierze się z tego, jak rodzice danego dziecka są po prostu ultra bogaci i haha, na wszystko ich stać. Teraz myślę, że wiecie, o co chodzi. Tak sądzę przynajmniej. A jako, że żyjemy w standardach, gdzie w sumie takie rodziny coraz częściej się pojawiają, no to raczej taka osoba, no, może mieć takie szczęście, że będzie ustawiona i kiedyś powie sobie, że ta szkoła nie była jej wcale potrzebna. Aczkolwiek może równie dobrze być taka sytuacja, że może być bogata, w sensie może być dzieciak pochodzący z bogatej rodziny, ale może równie dobrze nie mieć przyjaciół. Tak też może być. I co wtedy? Już wtedy nie będzie tak łatwo, nie będzie już wtedy tak ustawiony i wtedy trzeba będzie, kurde, pracować ciężko w kamieniołomach czy gdzieś tam. I nie, wcale nie zarzucam, że jakaś osoba będzie faktycznie w kamieniołomach pracować, broń Boże, ja sobie to tak po prostu opowiedziałem. Mam nadzieję, że nikt nie bierze tego do siebie, kurde. Ale ten Prehistoric Playground jest piękny. Naprawdę, sam poziom w sobie jest bardzo piękny. I w ogóle, no, tak jak w sumie powiedziałem to w odcinku numer 2, czyli w ostatnim odcinku, to wspomnę to tu i teraz. Jak dla mnie, ja przynajmniej tak uważam, że Twilight Tour i właśnie ten poziom, który teraz ogrywam, czyli Prehistoric Playground, to są poziomy, które bardziej bym powiedział, że są zainspirowane Crashem 3 niż Tag Team Racing. I tak, doskonale wiem, że haha, ale przecież jest to potwierdzone. Zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek dla mnie to jest takie, że graficznie bardziej ten poziom przypomina coś inspirowanego Crashem 3, jeden i drugi zresztą poziom, niż Tag Team Racing. No ale okej, jeżeli jest to inspiracja, co jest to potwierdzone, że jest to inspiracja Tag Team Racing, to ja nie mam nic do tego. Ja tylko wyrażam swoje zdanie, że jak dla mnie to bardziej to jest coś, co przypomina trójkę niż Tag Team Racing, ale o tym to się już rozgadałem w drugim odcinku, na który będę mógł was zaprosić. O ile kogoś będzie interesowała ta seria jeszcze. I się tak rozgadałem, że zaraz będzie, kurde, koniec odcinka. No bo pokonamy Dingo Canyon i papu papu i to będzie na tyle. Z pierwszego, jak i przedostatniego odcinka. Na dwa odcinki. W tym tygodniu jest szansa, ale to jest bardzo mała szansa, więc raczej bym się na to nastawiał, że w przyszłym tygodniu pojawi się pojawią się dwa odcinki z Crasha Entrance i w przyszłym tygodniu pojawi się również Let's Play z The Wrath of Cortex, który już zakończy tak naprawdę wszystkie, w tym roku przynajmniej, wszystkie V2 z Crasha Bandicoota. Ponieważ po The Wrath of Cortex, jeżeli chodzi o let's play'e z Crasha fabularnego, tak, fabularnego, bo muszę to podkreślić, bo nie wykluczam fangame'ów, będziemy robić sobie przerwę, bo jak wiecie, z tradycją mojego kanału jest tak, że Crash'e i Spyro i ogólnie serie od Naughty Dog, takie pokroju właśnie jak Jakie Daxter czy od Insomniac, jak Ratchet i Clank, robię zwykle w okresie wiosenno-letnim, jeżeli chodzi o let's play'e. Czyli wiecie, 21 marzec, ewentualnie 21 kwietnia,
do 23 września albo do końcówki. A jako, że lato z pomidorem trwa do 30 września tego roku, to Crasha sobie wcześniej skończymy i Crash się dopiero pojawi prawdopodobnie albo w marcu, albo w kwietniu, kiedy to powrócimy sobie z czwartym maratonem Crasha. I w wakacje przyszłego roku zrobię piąty maraton, gdzie zagramy sobie już w nowsze gry z Crashem, czyli Ancient Trilogy. I zanim pojawią się pytania, czy Nitro Fueled również się pojawi w piątym maratonie, odpowiedź brzmi nie, ponieważ teraz nagrywałem Nitro Fuelda i to by trochę nie miało sensu, gdybym zrobił piąty maraton i wklepał tam jeszcze Nitro Fuelda. Mimo że pierwszy maraton miał takie gry jak, nie wiem, oryginalna trylogia Crasha, klasyczny CTR oraz Crash Bash. Ale w tym wypadku to nie będzie odwzorowanie pierwszego maratonu. Byłoby, gdybym teraz nie robił Nitro Fuelda, ale jako, że zrobiłem Nitro Fuelda tak naprawdę w trakcie całego hype'u i w trakcie tego, jak jest największy szum na tą grę, no to trochę byłoby to bez sensu, gdybym w przyszłym roku zrobił V2 z Nitro Fuelda, tym bardziej, że mi się te let's play'e podobają. Tak, mam sentyment do let's play'a na easy, do let's play'a na medium oraz let's play'a na hard, ponieważ uważam, że te let's play'e mi super wyszły. A ten to możemy potraktować jako takie zagrajmy na luzie. Na dobrą sprawę. I pokonałem Entropiego, nice one! Może zaraz Oxide'a pokonam. W sensie duch Oxide'a. Kto wie, może tak będzie, a może i nie. Będę musiał w ogóle tutaj zaraz pobawić się w wyciszanie niektórych tutaj tych... Znaczy... Może nie wyciszanie, ale po prostu ściszenie sobie gameplaya, no bo będę podpasowywał zaraz audio i wyślę to, że tak powiem, na tuby. No i tak, i będzie to na tubach jutro. Możliwe, że to jutro będzie nawet z rana o 10, albo w najgorszym przypadku wyjątkowo zmienię godzinę na godzinę 11 i o godzinie 21 będzie druga część, ale wątpię w to, bo na 21 mam do roboty, a nie będę miał jak udostępnić posta na Facebooku i gdziekolwiek się da. Bo ja informuję swoich widzów, jak zawsze wstawiam odcinki, czy to na jakichś grupkach na fejsie, czy na Discordach, więc o to się martwić nie musicie. Ajajaj. Wszyscy bossowie są tacy prości. I to jest właśnie przykre. To jest bardzo przykre. I w taki oto sposób ukończyliśmy wyścig z Papu Papu, gdzie dostał on mocno w dupala i teraz tak naprawdę już pozostaje nam tylko jechać dalej i przejść tą całą fabułę Oxide'a. I ta animacja szczerze mi się najbardziej podoba z całego Team Racing Nitro Fueled, nie wiem czemu. Z tym, jak wiecie, Papu Papu tutaj wygrzebuje ten klucz i nagle okazuje się, że był klucz, który został wbity w truskawkowy donut. Ponieważ tak, różowy donut to jest truskawkowy, ale to nie powinno być dla was w ogóle jakieś szok ani zdziwienie. No bo zwykle różowe donaty są przedstawiane jako donaty o smaku truskawkowym. Ale co ja tam wiem. Dobra, myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. Ja będę już kończył, tak więc mam nadzieję, że wam się ogólnie ta seria będzie w jakiś sposób podobała, mimo że będę tutaj poruszał różne tematy i gadał tak strasznie na luzie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia do następnych odcinków. Nie tylko z Crasha Team Racing, ale i też różnych innych serii, więc to byłem ja, to byliście wy. Trzymajcie.